say you love me, but I don't think that is true. Cześć, witajcie ponownie na kanale Słoninkowo. Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy. Będą to rzeczy, które kupiłam na AliExpress oraz w niemieckim Tedim. Czyli są to rzeczy właśnie z bardzo niskich półek cenowych. I tak naprawdę wiele rzeczy naprawdę jakością mnie zadziwiło, bo są to fajne rzeczy. Dlatego właśnie chciałam się z Wami nimi podzielić. Zacznijmy od tego, co przyszło wczoraj do nas pocztą. I jeszcze jest właśnie zapakowane, bo zobaczyłam, że przyda mi się to na film, ale większość rzeczy jednak jest bez folii, żebym nie szeleściła tak, jak właśnie teraz to robię. Więc dobra, zamówiłam chłopcom taki zestaw, zaraz te opakowania otworzę i Wam pokażę, bo one są sklejone taśmą. Jest to zestaw do kuchni, tutaj jest ekspres do kawy, toster, tacka z jajkiem sadzonym oraz mikser. I my co prawda w naszej kuchni, którą tutaj widzicie, mamy już z Boscha kilka takich plastikowych rzeczy, ale chciałam je zamienić na drewniane, no bo drewniane są praktyczniejsze i jednak ładniej wyglądają. A plastikowe oczywiście też zostawimy chłopcom do zabawy. Więc... Dobra, ja już mam to odpakowane. A więc tak, wszystkie takie małe rzeczy są popakowane dodatkowo, więc tutaj w transporcie by się nie zniszczyło, aczkolwiek opakowania, jak rozrywałam tą taśmę, którą były sklejone, bardzo się porozlatywały. Są takie... O, właśnie tak to wygląda. Więc nie wiem, czy na prezent bym coś takiego kupiła, ale dla swoich dzieci jak najbardziej tak. Ok, więc zacznijmy od ekspresu do kawy i całego tego zestawu. Więc w zestawie było mleko, cukierniczka, trzy takie kółeczka. Jedno jest właśnie po to, żeby tutaj, o, jak w prawdziwym ekspresie, otwieramy, wsadzamy i właśnie robimy sobie kawę. Tutaj tym również można kręcić. Tutaj mamy do wyboru poziom, ostrość tej kawy, tym się nic nie robi, więc tylko właśnie tutaj to pokrętło i to. Dobra, przechodzimy dalej, toster, więc odpakujemy od razu tosty, to co to będzie, to chyba będzie jajko, tak, tutaj jest jajko, a to... A tutaj mamy dżem truskawkowy i do nakładania nożyk, więc tak, robimy sobie tosty i zobaczymy, czy... Okej, tosty bardzo ciężko przechodzą, chyba... Ach, okej, tutaj, nie wiem, czy to Wam pokażę na filmie, ale tutaj trzeba to mieć skierowane na prosto, więc Igor już będzie się denerwował, że on nie umie tego zrobić. Tutaj powinno wyskakiwać te tosty przy ruszaniu, niestety nie wyskakują, więc toster niestety jest wadliwy. Ostatnia rzecz już z tego kompletu. Tutaj mamy dwa takie woreczki, cukier, mąka. Tutaj również się kręci, tutaj możemy tak miksować i tutaj w sumie nic więcej się nie robi. I ja za ten zestaw zapłaciłam 36 euro. Można było je kupić też osobno. Osobno wychodziło od 15 do bodajże 17 euro za jedną zabawkę, ale nie jestem pewna. Podlinkuję Wam to na pewno, więc tam możecie sobie zobaczyć. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, są to kostki. Takie oj, drewniane, zwykłe kostki. Tylko nie mogę ich złapać, bo już je odpakowałam. One przyszły do nas w zeszłym tygodniu. O. I ja zamówiłam literki A, B, C, D, E, F. Da mi się źle złapało. O.
I te kostki są małych rozmiarów. Ja zaraz Wam pokażę porównanie do naszych zwykłych kostek. Właśnie ja myślałam, że one będą takiej wielkości właśnie jak te, które już mamy, które zamawiałam od pani z Instagrama. Ale niestety właśnie nie doczytałam, te są mniejsze, a chciałam zamówić jeszcze takie kostki z literek dla chłopców z ich imionami, ale chyba zrezygnuję i właśnie zamówię u tej pani z tymi większymi, bo chciałabym jednak, żeby na półeczkach było widać fajnie te kostki, a te jednak zginą, więc zaraz Wam pokażę tą różnicę w wielkości. Ale jeśli chodzi o wykonanie, to kostki są naprawdę super, nie są nigdzie pozadzierane. Myślę, że nawet lepiej wykonane niż niejedne zamawiane z polskich firm. Nigdzie nie mają właśnie takich nieprzyjemnych zadarć. Pomalowane są również bardzo ładnie. Nie pamiętam, ile za nie płaciłam, ale były to bardzo groszowe sprawy. Myślę, że około euro za jedną kostkę. Ale to też podam linka w opisie, bo nie jestem pewna. O, tak wyglądają kostki właśnie zamówione na AliExpress, a to są te, o których Wam mówiłam. Więc jednak jest ta różnica, bo chciałabym, żeby znad tej półeczki wystawały te literki, a tak patrząc z poziomu na wprost, to niestety, ale tak to jest zasunięte, dopiero tak to widać. Dalej z AliExpress mamy dwie girlandy. W pokoju Igora już wisi od jakiegoś... Dalej z AliExpress mamy dwie girlandy. Jedna nam dopiero co przyszła, właśnie ją odpakowałam. I ta jest do łóżeczka Olivera. Zamówiłam właśnie z motywem pandy. O, tak wygląda. Ona jest tutaj troszeczkę dłuższa jeszcze, ale... tylko tutaj właśnie jest ta panda, była na jednym. A u Igora już od jakiegoś czasu wisi niebieska, zaraz Wam również pokażę. I zaraz tą zawieszę, pokażę Wam, jak się prezentuje zawieszona na łóżeczku. Za grillantę zapłaciłam 7,99 i czas przesyłki był bardzo szybki, bo zamówiłam ją 2 tygodnie temu i w piątek była już u nas, więc... około 13 dni. Bardzo, bardzo szybko, jak na AliExpress. Grillanda u Igora wygląda tak, a u Olivera wygląda to tak. I tutaj niestety musiałam jedno urwać, bo było za długie. I powiem Wam, że wykonanie tej grillandy nie jest takie fajne jak tej Igora, bo tutaj jest dużo takich wystających niteczek. Akurat tu mi słońce świeci i nie chce mi złapać, ale o, tutaj właśnie dużo jest takich niteczek, tutaj też są takie niedociągnięcia. Ja to zamawiałam u 2 różnych sprzedawców i u tego, u którego zamówiłam tą grillandę, niestety już chyba nic nie zamówię. Dalej od razu Wam pokażę pomponiki, które zamówiłam również z AliExpress. One są tutaj tak wokoło tej szafeczki przełożone i cały taki sznurek kosztował mnie euro 50 czy euro 60, więc to również były grosze. Dalej obrazek, który tutaj widzicie, również jest z AliExpress i tutaj obrazek ten również jest z AliExpress. Zaraz Wam pokażę pozostałe, które zamówiłam z tej serii, bo właśnie tylko 2 zdążyłam wsadzić i tutaj jeszcze nawet nie wyjęłam poprzedniego, bo chciałam tylko zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Na pozostałe, które zamówiłam, niestety nie mam jeszcze ramek, ale do Olivera właśnie na dłużeczku jest taka panda, bo te 3 obrazki były właśnie w jednym komplecie i można też je było kupić osobno. Dalej Best Kids Ever. Na to również jeszcze nie mam kupionej ramki, bo myślałam, że przyjdą troszeczkę mniejsze, a nie sprawdziłam wymiarów. I na te już 2 miałam ramki, więc również już je powsadzałam i zaraz właśnie będę ustawiać. Ten w ogóle mi się strasznie spodobał. 5% jednorożca, 5% ninja.
właśnie bardzo pasuje do Igora, który jest w 5% słodki, a w 90% jest szogunem. Kolejną rzeczą z AliExpress są to naklejki na ścianę, kropeczki. Nie wiedziałam, że one przyjdą z tymi rzęsami, na pewno nam nie będą potrzebne, bo bardziej bym to widziała w pokoju dziewczęcym, ale kropki właśnie będziemy naklejać i razem z kropkami będziemy kładli tapetę, którą zamówiłam również z AliExpress. Ja ją mam jeszcze zapakowaną, ale zaraz odpakuję i Wam pokażę. Dalej to też jeszcze mam zapakowane, ale to też są naklejki i tutaj są właśnie przeróżne zwierzątka, drogi, droga, auta, napisy, strzałki, misie, także będziemy później również z kropeczkami wyklejać, ale było bardzo fajnie zapakowane i też kosztowało około 6 euro, więc tak samo były to grosze. I kolejną naklejką, którą zamówiłam, tutaj mamy instrukcję, to mi się niestety pobiło, jest taki misio i ja go zamawiałam jeszcze właśnie w poprzednim mieszkaniu, gdzie chłopcy mieli inne meble. Teraz właśnie mamy meble, na które niestety nie przykleję tego misia, a planowałam go nakleić na szafę, więc będę szukała innego miejsca. Ale właśnie dzisiaj chcę to wszystko zrobić. Dzisiaj tylko niestety nie położymy tej tapety. Więc tapety Wam w okazałości nie pokażę, ale całą resztę jeszcze pod koniec filmu właśnie chciałabym Wam pokazać. Kolejną rzeczą, jaką mamy z AliExpress, jest to ta huśtawka. Huśtawka półeczka. Huśtawka jest wykonana super. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Naprawdę jest warta tych 17 euro, z którą za nią dałam. Ale aparat, który jest tak samo z AliExpress, przyszedł do nas troszeczkę poobdzierany. Nie wiem, czy złapę ostrość, żebyście to zobaczyli. Muszę wstawić. O, tutaj właśnie są straszne zadarcia i tutaj na rogu również jest zadarcie. Aparat kosztował 6 euro i na niemieckich stronach również mogłabym go kupić w podobnej cenie, niedawno znalazłam, więc na pewno następnym razem nie kupię takiego aparatu, bo przynajmniej nie od tego sprzedawcy, bo jednak jest pozadzierany. I szafeczkę również znalazłam na niemieckich stronach, że mogłabym kupić i to w podobnej cenie, ale niestety nie wiedziałam wcześniej. Kolejną rzeczą z AliExpress są te literki. I literki są już troszeczkę podzierane, ale przyszły do nas w stanie nienaruszonym. One przeszły już dwie przeprowadzki, więc mają prawo tak wyglądać. I ja je mam zamiar pomalować na niebiesko, żeby pasowały do grilandy, która tutaj wisi. I właśnie jak będą niebieskie, to będą wyglądały troszeczkę lepiej. Literki kosztowały 79 centów za jedną, więc naprawdę cena jest bardzo fajna. I muszę zamówić jeszcze drugie takie literki z imieniem Oliwiera. Tylko właśnie link, z którego zamawiałam, jest już nieaktywny i muszę poszukać drugiego z opiniami dobrego, żeby te literki przyszły. Następna rzecz to poszewki na poduszki. Poszewki mają wymiary 50x50. I tutaj do jakości się nie mogę kompletnie wcale przyczepić, są super wykonane. Wszystkie cztery, które mamy, niestety dwie mamy w praniu i właśnie ja zmieniam je, są raz teraz te dwie poprzednie, które mamy, ale Wam pokażę na zdjęciu, jak wyglądają tamte i naprawdę mogę je polecić, bo są super i są przyjemne w dotyku i po praniu ich również się nic nie dzieje. Ceny również nie pamiętam, bo zamawiałam je bardzo dawno temu, ale postaram się poszukać w linku. Następna rzecz to parking. Autko nie było od kompletu. Były dwa inne, ale niestety teraz nie wiem, gdzie są, bo Igor się już nimi bawił. Winda tutaj działa bez rzutów. Tutaj właśnie też można to podnieść, ale ja chyba pokazywałam już ten parking na vlogmasie, jak właśnie Igor go odpakowywał. O, tutaj jeszcze można sobie zatankować, więc nie będę o nim mówić więcej, bo wydaje mi się, że właśnie już pokazywałam i nie chcę pokazywać jeszcze raz tego samego, ale jeszcze na szybko powiem, że parking kosztował 26 euro.
Z AliExpress to już wszystko, chyba, jeżeli jeszcze coś znajdę, to potem dogram. Więc teraz przejdziemy do rzeczy z Teddy'ego. I zacznijmy od zawieszek. Kupiłam dwie takie zawieszki. I to kosztowało jedno 3 euro. Dalej mamy lusterko. Tak wygląda. Tutaj niebieska ramka, tutaj drewniana ramka. I tak naprawdę ramka jest plastikowa, to nie jest drewno. To jest tylko pomalowane. Tutaj możecie zobaczyć sobie, że właśnie to jest tylko pomalowane, a normalnie ramka była biała. I nie pamiętam, ile kosztuje, a odkleiłam już cenę, więc niestety Wam nie powiem, ale na pewno też były to jakieś grosze, bo tak jak mówiłam, Teddy jest bardzo tanim sklepem. Kolejna rzecz kupiona w Teddy to jest miarka w kształcie pióra i tutaj ona ma właśnie takie białe napisy. Wygląda super i zaraz Wam zdejmę i powiem cenę, bo oj, nawet nie pamiętam. Właśnie też niedawno to kupiłam i piórko kosztowało 10 euro. W przeliczeniu tutaj jest właśnie 40 zł. Aha, i nam się już obróciło. Z Teddy'ego są również te zwierzątka i one były zapakowane w jednej paczce. Cała paczka kosztowała 4 euro za 5 zwierzątek, więc cena też naprawdę super. I jakość też jest ok, chociaż do wykonania mogłabym się troszeczkę przyczepić, ale nie ma czego wymagać za taką cenę. Zatem również kupiłam do naszej farmy kotka, którego tutaj widzicie, oraz pieska. I były one pakowane pojedynczo. Jeden kosztował 1 euro. Kolejną rzeczą są dwie takie skrzynki, pomalowane właśnie na niebiesko. Jedna jest mniejsza, druga większa. Ceny niestety już odkleiłam, ale jeśli dobrze pamiętam, to większa kosztowała 10 euro, a mniejsza 5 albo 6. I je można fajnie przerobić. Właśnie już planowałam, że tutaj dam napis zabawki i porzucamy tutaj jakieś pierdoły. A na to jeszcze nie mam planu, ale na pewno coś wymyślę. I chyba już ostatnia rzecz z Teddy'ego jest to Tipi. Tipi kosztowało 10 euro, było akurat na promocji z 15, ale jeszcze niestety nie jest nigdzie rozłożone, a kupiłam je już w zeszłym miesiącu, ale nie mamy na nie miejsca, bo jest naprawdę duże. Ja jej początkowo chciałam dać do salonu, ale w salonie teraz również niestety nie mamy miejsca, więc nie wiem właśnie, czy nie dam go nad basenik kulkowy, ale basenik też mamy duży, więc muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ale Tipi jest naprawdę fajne i kosztowało grosze w porównaniu do tych, które są szyte na zamówienie. Na opartego Tipi basenik się zmieścił pod Tipi, ale tutaj mi się nie podoba, jak jest naciągnięte, więc niestety nie będzie tak stało. I też szkoda mi zasłaniać basenik, bo specjalnie zamawiałam kulki w kolorze pasującym do całości pokoju, więc szkoda go będzie zasłonić. Zapomniałam właśnie jeszcze o tej tabliczce, ona również była kupiona w Teddy, kosztowała 4 euro i była to seria właśnie niebiesko-żółta lub różowo-szara, z tego co pamiętam, dla dziewczynek, i było mnóstwo fajnych rzeczy. Niestety ja wtedy nie miałam przy sobie gotówki i wzięłam tylko dwie rzeczy, właśnie tą tabliczkę i kosz, który Wam jeszcze zaraz pokażę. Drugą rzeczą właśnie z tej serii jest kosz na zabawki. On jest naprawdę bardzo duży i dosyć pojemny. Ciężko go rozerwać, bo jest taki dosyć porządny. I on kosztował chyba 5 euro, więc to właśnie bardzo taniutki było, ale jeszcze nie wiem, gdzie go postawić, dlatego właśnie jest złożony. Strzała, którą tutaj widzicie, również jest z Teddy'ego i ona składała się z dwóch części. Była
zrobione właśnie tak. To było z tyłu przymocowane. Tutaj nawet widać jeszcze dziurki właśnie, że to było razem. Ale ja to rozłożyłam, żeby ta strzałka czarna pasowała właśnie do tych metalowych półek, które również są z Didiego. I tak to właśnie teraz wygląda, że mamy właśnie dwie strzałki. Jedną wiszącą, a druga tutaj ma miejsce stojące. I zaraz tutaj dołączam obrazki. Z AliExpress i z Didiego to by było już wszystko. Resztę rzeczy mamy pokupowanych albo stacjonarnie, albo pozamawianych również od ludzi, od pani z Instagrama, robione na zamówienie, więc jeżeli jesteście zainteresowani z czymś, co gdzie kupiłam, to ja z pewnością będę nagrywała room tour pokoju chłopców, tylko właśnie chcę skończyć te naklejki, powyklejać. Postaram się to zrobić dzisiaj, więc może jeszcze dzisiaj nagram ten room tour, ale nie jestem pewna, nie wiem, czy nie wolę chciałabym zrobić tego, jak już tapeta będzie położona. Ryszkowa mówi, że będzie z nią dużo zabawy, bo właśnie jeszcze tego Wam nie pokazałam. Tapeta przyszła do nas w takich już pociętych kawałkach. Nie będę jej teraz rozkładać całej, pokażę Wam już na innym filmie, ale dam Wam linka do tej tapety. I możecie napisać w komentarzu, czy właśnie jesteście zainteresowani taką tematyką pokoju chłopców, czy jednak nie. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na kolejny film.